I mój gość, pani profesor Ewa Łętowska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O sądach już za chwilę, ale zacznijmy od tego, o czym wszyscy mówią, a przynajmniej mówili przez ostatnie dni. Czy to jest dobra ustawa, pani profesor? Ta, która? Ta nowelizacja ustawy o IPN. Nie. Ale od razu powiem, z jakich pozycji mówię. Ja nie mówię z pozycji politologicznych, nie mówię z pozycji dyplomatycznych, nie mówię z pozycji nawet historycznych. Mówię jako prawnik, który wie, jak funkcjonuje prawo. Otóż ta nowela ustawy o IPN-ie wprowadza pojęcia niedookreślone. Ona jest po prostu luźna. Nie wiadomo, co, jeżeli... Tam przykład, jeżeli tam jest publiczne i wbrew kontrfaktyczne pomawianie narodu polskiego o nikczemne czyny w czasie II wojny, te, które popełnili inni. No to teraz jest pytanie, przecież czy wobec tego, jeżeli jest dyskusja historyków, którzy powiadają, że było w takim i takim terenie, w takiej i takiej grupie szmalcownictwo. Jeżeli byli granatowi policjanci, którzy pomagali przy pewnych akcjach to Niemcom. To można powiedzieć, bo to nie jest wbrew... Jezus, Nie szkodzi, niech pan zostawi, niech się leje. Tak. Otóż, jeżeli tak się właśnie dzieje, no to to jest w odniesieniu do konkretnych osób. Teraz, gdzie są wobec... Nie trudno znaleźć, czy wobec tego pars pro toto, ten konkretny człowiek pomówiony o jakieś tam czyny, czy to już jest godzenie w naród? Czyli o co właściwie chodzi w tej noweli? Jeszcze da zdefiniować naród, by się przydało, prawda? No, przecież jakże naród zdefiniować? To się nie da dla celów tego typu rodzaju przepisu. I teraz co chcę powiedzieć? Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak to funkcjonuje, bo teraz to funkcjonuje tak, że ktoś, jakiś konkretny prokurator w mieście X dojdzie do wniosku, czytając gazetę zagraniczną, czy patrząc na zagraniczny, jakąś filmową jakąś relację w tej którejś telewizji, dojdzie do wniosku, że wobec tego tutaj ma do czynienia z takim faktem. No więc wszczyna postępowanie. Jeżeli teraz to postępowanie obraca się na przykład przeciwko dziennikarzowi, który upowszechnia jakieś, niedostatecznie sprawdziwszy, co jest ulubioną zabawką dziennikarzy, źródła naukowe, no to wtedy zaczyna się pytanie. Ten ktoś, dziennikarz, zaczyna chodzić na, jest wzywany, jest indagowany. Dobrze, a naukowiec, domorosły naukowiec, który dajmy na to chodzi i zbiera relacje ludzi ocalałych po wojnie. A zagraniczny dziennikarz? A zagraniczny dziennikarz pojawia się na Okęciu, tutaj prawda, łapią go i zaczyna się działanie. Później, pewnie jak to by doszło do sądu, to by się zaczęli zastanawiać, czy to wszystko jest prawidłowe. Pewnie gdzieś by się te standardy uklepały, ale ile w tym wszystkim jest działania mrożącego, takiego, który jest nastawiony na to, oj, lepiej ty w ogóle nie zabieraj w tych kwestiach głosu, bo jak będziesz zabierał, to możesz mieć kłopoty. A to z tego, co mówi pani profesor właśnie przed sekundą, wynika, że ta ustawa ma głęboki sens. Proszę pana, ustawa profilaktyczna. A jeżeli pan tak sprawę stawia, to ja wtedy powiadam tak, ona ma wtedy głęboki sens. I zresztą, przypomnijmy sobie, ja czytałam wielokrotnie, że przecież głównie tym pierwotnym zamiarem było doścignięcie konkretnej osoby, która autora konkretnych książek, prawda, to czasami się mówi Lex Gross, prawda? Otóż, jeżeli tak, to... Ale zgodnie z ustawą właściwie on nie, jako naukowiec. Nie pasuje. Chyba, że prokurator stwierdza, ale pan to nie jest naukowcem. Niedostatecznie dobry naukowiec, właśnie. Albo niedostatecznie udokumentowany. Na przykład, jeżeli ktoś nie prowadził dostatecznie szczegółowych badań statystycznych, tylko stawia pewną hipotezę. I to właśnie... Albo jeśli stawia tezę niezgodną z naszym wyobrażeniem o tym, co jest prawdą, pana, to znaczy, że jest złym naukowcem. Jest, a więc ale nie podlega to ochronie. Jest właśnie wada tych przepisów, bo one dają strasznie luźny margines oceny i co gorzej, ta ocena, zaczyna się dokonywanie tej oceny na poziomie konkretnego policjanta, konkretnego prokuratora, który być może, no weźmy, prokurator, który chce zabłysnąć sukcesami albo rządny, no taki trochę gwiazdorzy. No przecież... Czy prokurator będzie recenzentem prac naukowych? Tak. I czy one są dostatecznie metodologicznie sprawne, czy one są dostatecznie, czy właściwe metody zostały użyte przy pracy nad nimi. I proszę zwrócić uwagę, poważna część dyskusji zagranicznej, krytykującej tę właśnie ustawę, ona nie bierze za swój początek
politycznego ładunku stosunku Polski do Izraela, czy nawet kwestii antysemityzmu tam historycznego, czy jakiegoś innego, tylko bierze to, że to godzi w ten sposób, przy pomocy tego mechanizmu, jeżeli ta ustawa by zadziałała, godzi w problem no, niesłychanie wrażliwy, to znaczy w swobodę badań naukowych, czyli ta swobody wypowiedzi. Ta krytyka jest racjonalna. Z mojego punktu widzenia, jeżeli przyjmiemy założenie, że przyjęto, że rzeczywiście chciano chronić dobre imię Polski, to ta ustawa jest niedobra, ta projekt nowelizacji jest niedobry, bo on jest przede wszystkim niesprawny, on do tego nie doprowadzi do A tego A czy jest celu. Pani profesor jakakolwiek ustawa, która co do zasady byłaby w stanie chronić dobre imię proszę narodu, pana, państwa? Proszę pana, dobre imię narodu i państwa chroni się przed różnymi metodami, ale metoda karania i metoda ustanowienia jako cenzora, czy tego, kto pilnuje tego dobrego imienia, akurat prokuratora, to naprawdę nie jest dobra metoda. A proszę pani profesor powiedzieć, bo pada argument, że w tych kwestiach, jeśli ktoś z premedytacją rzeczywiście próbuje oczerniać Polskę, to lepszą metodą byłby pozew cywilny. Ależ oczywiście. Tak, tylko... ale pytanie brzmi, czy taki zapis, jest ustawa, no tak czy owak jest, pewnie wejdzie w życie. Czy taka ustawa z zapisem karnym to w procesie cywilnym jakiekolwiek ma znaczenie, czy no, żadnego? No miałaby znaczenie, jeżeli by doprowadziła do skazania, bo w Polsce wtedy stwierdzenie winy jest prejudykatem, czyli wstępnie ustaloną przesłanką w postępowaniu cywilnym. Ale w tym wypadku to naprawdę nie. Dlatego, że łatwiej jest w tej chwili, zresztą po serii wygranych już spraw cywilnych w tym zakresie, mamy w tym zakresie pewne doświadczenie. Mówił zresztą o tym pan mecenas Obara, bo on miał takie doświadczenia. Więc są ścieżki przetarte, więc w gruncie rzeczy to nie jest po prostu, to nie spełnia tego celu, to nie to narzędzie jest wzięte. X lat temu, 10 z małym okładem, Trybunał Konstytucyjny podobne prawo uznał. Ale to były z innych przyczyn. Ze względów proceduralnych. Ze względów proceduralnych, ale myśmy się nad tym oczywiście, bo ja nie byłam w tym składzie, ale oczywiście to się komentowało tak na korytarzu. Ale był ten sam problem, więc nawet z niejaką ulgą, jakby tu powiedzieć, przyszło do tego orzekania, że były inne przyczyny, które spowodowały, że można było tym się nie zająć in merito. A tamto orzeczenie nie obowiązuje czasem proszę teraz? Pana, nie, dlatego że nigdy orzeczenie, to jest pewna specyfika orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. One nie obowiązują. One wytwarzują, one nie wytworzyły takiego stanu prawnego to orzeczenie, które by był wiążący dla obecnej sytuacji. Dlatego, że orzeczenie po prostu nie doszło do, nie do, z innych przyczyn zostało to, ta cała sprawa została utrącona. Pani profesor mówi, że to jest złe prawo, ale złe prawo nie musi być niekonstytucyjne. Mówię teraz o tym, że złe nie musi być niekonstytucyjne. Proszę pana, oczywiście, że prawo nie musi być niekonstytucyjne, ono może być po prostu nieefektywne. I ono jest nieefektywne. I to jest jego podstawowy problem. Ale nieefektywne nie oznacza, że Trybunał Konstytucyjny miałby podstawę, załóżmy, żebyśmy taki mieli w realu, że tak powiem, to nie byłoby dla niego podstawy, żeby proszę uznać pana, za niekonstytucyjne, tylko dlatego, że jest proszę złe. Pana, nie wiem, dlatego, że to już jest, wchodzimy w gdybologię i zostawmy może tę sprawę, no bo ja mogę mieć tego rodzaju pogląd, ktoś to ocenia w inny sposób, może dojść do wniosku, że brak, albo inaczej, rozbieżność między celem założonym prawa i celem, który ono naprawdę realizuje, jest uchybieniem dla artykułu 2 Konstytucji, to znaczy dla zasad państwa prawa. Ale nie chcę tego wątku Jasne. Rozwijać, bo to nie warto. Ale proszę pana, najważniejsze jest co innego. W tym całym zamieszaniu, w tej dyskusji, która w tej chwili nas otacza, mamy jeden problem główny. Prawo zostało użyte jako instrument ściśle jakiejś gry politycznej i która jest rozgrywana na naszych oczach i w naszym kraju i poza naszym krajem też. W coś wciągnięta, w jakieś wewnętrzne rozgrywki, tu wyborcze, tu jakieś perspektywy. Bo co do tego, to, co mówi pani profesor, chyba nie ma żadnych wątpliwości, bo ta ustawa była przez półtora roku w szufladzie, nie było żadnego incydentu, który spowodowałby, nie no, w tej sytuacji to my musimy... Ale proszę pana, dla mnie ta cała historia jest obrazem niezwykle
smutnej degrengolady procesu legislacyjnego. No właśnie, chciałem zapytać się, czy to jest egzemplem tego, jak to w tych czasach... Proszę pana, generalnie rzecz biorąc uważa się, że prawo nie powinno być używane służebnie zamiast czegoś. Ono ma swoją własną wartość, prawo jako takie, więc należy go używać zgodnie z przeznaczeniem. Dłutka nie używa się jako śrubokrętu i odwrotnie. Otóż, jeżeli tak, to wobec tego to wszystko, co się tutaj koło tego dzieje, jest po prostu wypaczeniem roli prawa. Przed tym przestrzega mnóstwo teoretyków prawa. Przestrzegało Fuller, naprawdę znakomity zwolennik zresztą specyficznego prawa natury, też przed tym przestrzegał, żeby prawo musi mieć swoją własną, wewnętrzną moralność, wartość i musi być używane tak, jak należy. Są nawet orzeczenia różnego rodzaju międzynarodowych trybunałów, które mówią, że prawo źle użyte, to jest po stronie tego, kto tak prawa używa, to jest naganne. I my teraz robimy coś, że jeżeli prawdą jest, nie wiem, czy jest prawdą, wyciągnięto ten projekt dlatego, żeby coś przykryć. No jakiś hałas, który był Mam wrażenie, że burza ma przykryć szept. Proszę pana, ja myślę, że to nie burza, to huragan w tej chwili. Huragan i można tylko nad tym płakać krwawymi łzami, dlatego że później każda akcja rodzi reakcję, więc ja oczywiście też rozumiem dalsze kroki, powiedzmy, natury politycznej, które tutaj się rozwijają, tyle tylko, że każdy krok ma dalsze konsekwencje. I ja naprawdę nie wiem, do czego to doprowadzi. W każdym razie wiem, że jedno, w mojej dziedzinie prawo zostało sprowadzone, widzi pan, do tej wody, którą pan wylał. Ona została wylana. Ale ta wyschnie? Dość szybko, i woda była czysta. Natomiast tu wydaje mi się, że ten, przepraszam, szlam to szlam, bo proszę pana, bo pan wylał szklankę czystej wody, a tutaj wylano coś zupełnie innego. A to, co słyszeliśmy w tym materiale, przechodząc do drugiej kwestii, to, co mówił o pan Sądzie premier. Najwyższym i o sędziach Sądu proszę Najwyższego. Pana, mnie się wydaje, że pan premier powinien mieć mniejsze zaufanie do tych wszystkich, którzy mu przygotowują materiały wyjściowe. Bo ja już kilka razy słyszałam enuncjacje, które, przepraszam bardzo, może miały pewien walor taki, no powiedzmy, politycznej wypowiedzi, ale natomiast ze ścisłością było trochę kiepsko. Tutaj tak samo. Widzieliśmy w tym materiale, który pan pokazał, zestawienie. Wypowiedź pana premiera, z drugiej strony sprostowanie faktów. Ja zresztą te fakty i te statystyki znam. I prawda nie leży po stronie wypowiedzi pana premiera. I ani nie leży po środku. Nie, prawda nie leży po środku. Prawda leży tam, gdzie leży. I wobec tego, jeżeli tak, to wobec tego artykuł 10 Konstytucji nakazuje współpracę pomiędzy władzami. Jeżeli to traktować znów na serio, a nie służebnie, to pan premier jest szefem egzekutywy. Jeżeli tak, to ta egzekutywa powinna kooperować, a jeżeli widzi, że coś jest źle z judykatywą, w ramach swoich działań powinna pomóc do doprowadzenia tego wszystkiego do porządku, ale nie przez posługiwanie się fałszem, posługiwanie się nieścisłymi wiadomościami, posługiwanie się insynuacjami, dlatego że w ten sposób prowadzi się tylko do poderwania autorytetu nie Sądu Najwyższego, prawa w państwie, którym stoi również egzekutywa. Czyli mamy instrumentalizację prawdy dokładnie tak samo, jak instrumentalizację prawa. Ale bo to jest służebne i to tak jest. I proszę pana, pan rozmawia z osobą, która ma naprawdę duże doświadczenie zawodowe. I ja mam wrażenie déjà vu. Zarówno w pierwszej kwestii, o której żeśmy mówili. A z którą epoką? To jestem ciekaw. Proszę pana, ja mam ponad 50 lat doświadczenia zawodowego. I ja przeżyłam różne epoki. I ja widziałam, jak się rozlewały te pojemniki z różnymi bardzo nieczystymi cieczami w środku. I widziałam, jak trudno było później czymkolwiek to wytrzeć, bo to się nie da. To jest ciężka praca wychowawcza, uświadamiająca fakty, prostująca te fakty, pracująca na dobre imię tych wszystkich, którzy w tej chwili albo zostali oczernieni, albo zostali w jakiś sposób potrąceni przez ten cały bieg wydarzeń. Więc w związku z tym to jest strasznie dużo trwa. Pan wylał wodę jednym ruchem ręki, ale trzeba wziąć teraz ścierkę. Trzeba to wytrzeć. Trzeba wziąć tę szklankę, pójść do kranu i go napełnić. A to jeszcze pół biedy, bo mam wrażenie, że w tym wypadku celniejszą metaforą byłoby, jak tę wodę, która tu jest, wsadzić z powrotem do szklanki.
No wie pan, możemy postawić szklankę i sensie, spróbować nalewać. W tym sensie, że jak te demony się wypuściło, to co zrobić, żeby one z powrotem skoczyły do worka, nie? Proszę pana, dżin nie chciał wyjść, czego było podstępem skłonić. No to ja teraz wobec tego czekam na tego kogoś, kto skłoni tego dżina do umieszczenia się z powrotem w butelce. Pani profesor, 18 ludzi, 18 osób, kobiet i mężczyzn zdecydowało się kandydować do KRS-u. Tak na pani wyczucie prawniczo-humanistyczno-ludzkie, to pani była zaskoczona, że tylu, że tylko tylu, aż tylu, jak pani to ocenia? Proszę pana, to w ogóle dosyć złożona, w ogóle problem KRS-u jest bardzo złożoną kwestią. Ja chcę przypomnieć jedno. To nieprawda, że to jest KRS, nie jest wymysłem ani komunistycznym. Powołanie KRS-u jako reprezentacji środowiskowej i to wybieranej przez samych w części, same środowiska sędziowskie, ma swoje źródła w programach jeszcze wcześniejszych, nawet niż Okrągły Stół, a później przypomniał to pan profesor Strzembosz. On to znacznie jest lepszym komentatorem akurat tego fragmentu naszej historii niż ja. Ale to tak zostało ukształtowane. I dlaczego? Zastanówmy się, na czym polega podział władz. Jeżeli podział władz jest po to, żeby władze między sobą, każda władza ma trochę skłonności do ekscesu, żeby jedna patrzyła drugim na ręce. Jeżeli jest wobec tego w tym trójkącie, któraś jest zbyt pokorna, no to wtedy następuje ciągnięcie i nie ma tego równoważenia. Jaką rolę odgrywa w tym KRS? KRS odgrywa rolę formacyjną i odgrywa rolę przygotowywania kadr. Przecież znów, ja nie chcę cytować klasyka, którego nazwisko może tutaj być poczytane za szyderstwo. Kadry decydują o wszystkim. Oczywiście tak. Dlatego, że w ramach luzów decyzyjnych, które się ma na różnych stanowiskach, w ramach luzów decyzyjnych, które mają sądy w zakresie orzekania w konkretnych wypadkach, interpretacji prawa, no to przecież to trochę zależy też od tego człowieka, który decyduje, czy on jest odważny i pójdzie aż do granic swoich kompetencji w odwadze i zaryzykuje, czy też będzie pokorny, grzeczny i na wszelki wypadek będzie się trzymał bardzo wąsko, formalistycznie swoich kompetencji, żeby tylko się nie wychylić. To właśnie... I czemu wobec tego, czemu służy właśnie zabezpieczenie samorządności w ramach KRS-u? Ano temu właśnie służy, żeby starać się grać na dobrych ludzkich instynktach i tym, co jest w ludziach najlepsze, a nie w tym, co jest oportunistyczne i grzeczne, gładkie. Pani profesor, Kadyr Szulcja mówi ten klasyk, o którym pani wspomniała, ale właśnie, skoro my już wiemy, bo sama pani to... Pani profesor o tym nieraz wspominała, że de facto instytucjonalnych mechanizmów zabezpieczających już nie mamy, że mamy zabezpieczenia osobowościowo-charakterologiczne. Krótko mówiąc, czy jak pani obserwuje, jak ten wymiar sprawiedliwości w części sądowej teraz funkcjonuje, to my, obywatele, możemy być spokojni, czy nie. Powinniśmy właśnie być niespokojni? Nie. Musimy być niespokojni, bo w populacji 10 tysięcy sędziów, mniej więcej, których mamy, jest w pewnej mierze odwzorowaniem tego, jacy są ludzie u nas w społeczeństwie. Czy u nas wszyscy, którzy są wykształceni, chcą ze swojego wykształcenia korzystać w dobry sposób, maksymalnie ofiarny dla społeczeństwa? To samo dotyczy sędziów. Jeżeli nie, to niedobrze. Jeżeli wobec tego pytanie odwieczne w filmach amerykańskich, jaki jest ten sędzia, do którego ja trafię? To jest pytanie o osobowościowe gwarancje, z czym się spotka podsądny. W naszych wypadkach, jeżeli wobec tego tych gwarancji instytucjonalnych jest mniej, a są gwarancje osobisto charakterologiczne, to oczywiście mamy słabszą pozycję, dlatego że nie wiemy, na kogo trafimy. Też musimy sobie zacząć zadawać takie pytania, a na kogo trafimy? Czyli zły jest system, w którym zbyt wiele zależy od człowieka. Nie, system musi... Proszę pana, Arystoteles był niezwykle mądrym filozofem. To jemu przypisujemy zasadę złotego środka, zasadę proporcjonalności, zasadę nieskrajnego patrzenia na różne rzeczy. Dlatego patrzmy tak samo na to, że trzeba i jedno, i drugie,
i zasady w maksymalny sposób, najlepsze wzory instytucjonalne i w maksymalny sposób dbać o kadry, żeby wyciągać z nich najlepsze. Nie zarządzanie strachem, żeby się ludzie bali i żeby wobec tego ze strachu unikali podejmowania decyzji, tylko żeby ludzie wierzyli w to, że ich własna praca ma rzeczywiście skłonić ich do decyzji najlepszych z punktu widzenia dobra ogólnego. Co uświadamia nam, jak wielkie zadanie przed nami, nie tylko w tym okresie tych rządów, ale także następnych. Proszę pana, to zawsze tak jest. Ale tym razem chyba trudniej niż zawsze. Proszę pana, bo w kraju, w którym my żyjemy, w którym demokracja ma takie krótkie korzonki, to strasznie łatwo te korzonki zasuszyć albo coś z nimi zrobić. I w tej chwili jesteśmy tego świadkami. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję. Ewa Łętowska, dziękuję bardzo. Dziękuję panu.